Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo emocjonujący odcinek, bo dzisiaj przychodzę do Was z historią, o którą mnie prosiliście, ale będę mówić o najbardziej rozpoznawalnej osobie, jeżeli chodzi o muzykę country na świecie. Wiele osób też pamiętają jako prężnie działającą gwiazdę muzyki pop, Dolly Parton. Powiedziała kiedyś o sobie: jestem tylko głupią blondynką. I zbudowała na tym swoją karierę, a także wizerunek. Pamiętajcie jednak, zawsze Wam to będę powtarzać, żaden idiota nie zrobi kariery w showbiznesie. Okej? Mogę się z Wami tu sprzeczać, bo oczywiście wielu idiotów w showbiznesie mieliśmy, ale były to kariery, które trwały rok, dwa lata, no pięć w maksie. Natomiast jeżeli chodzi o karierę na całe życie, trzeba mieć naprawdę głowę na karku i bardzo dobrze wiedzieć, co się robi, mieć talent, być bardzo pracowitą osobą. Dolly Parton miała wszystkie te cechy, a na dodatek jej inteligencja pozwalała jej wszystkich zrobić w bambucza. I właśnie na tym, że nie jest zbyt inteligentna, zbudować swój wizerunek, który zresztą bardzo dobrze się sprzedał. Na dodatek wykreowała bardzo dobrze zapadający w pamięć wizerunek blondynki z bujnymi włosami i ciasnymi sweterkami opinającymi pokaźny biust. Także dzisiaj myślę, że i dla tych, którzy lubią posłuchać, ale dla tych również, którzy lubią popatrzeć, będzie się działo dużo, co sprawia, że chętnie zarekomenduję Wam to, byście pozostali ze mną do samego końca. Zaczynamy! Dolly Rebecca Parton urodziła się 19 stycznia 1946 roku w stanie Tennessee. W USA jest amerykańską piosenkarką muzyki country, kompozytorką, autorką tekstów, a także multiinstrumentalistką. A co ciekawe, jest również matką chrzestną Miley Cyrus. A jej imieniem nazwano owcę Dolly. Pochodzi z licznej rodziny, ma 11 rodzeństwa. W dzieciństwie zaznała bardzo poważnej biedy. Niejednokrotnie brakowało pieniędzy na wszystko, również na jedzenie. Marzyłam o rzeczach, których nie miałam. Chciałam modnych ubrań, biżuterii, chciałam być piękna. Już jako piosenkarka Dolly bardzo często wspominała ten trudny okres w tekstach piosenek. Śpiewała od dziecka, początkowo głównie w kościele. Ale już jako mała dziewczynka zaczęła występować w telewizji, na początek w lokalnych programach. Zawsze chciałam być wielką gwiazdą. To wydawało mi się takie naturalne. Tworzenie muzyki to jedyne, co naprawdę potrafię, wspominała po latach. Wspominała również, że w domu było tak krucho, że nie było nawet na ogrzewanie. I zimą, gdy wszyscy spali w jednym łóżku, zdarzało się, że ktoś się czasem zmoczył do tego łóżka. To była jedyna ciepła rzecz, którą znaliśmy zimą. Wewnątrz było tak zimno jak na zewnątrz. To była nasza największa przyjemność, powiedziała piosenkarka. Muzyka jednak w rodzinie odgrywała bardzo ważną rolę. Bardzo ważny był również dla piosenkarki dziadek, który był kaznodzieją zielonoświątkowym. Jej pierwsze występy miały więc miejsce w Kościele Bożym wraz z rodziną. Naprawdę karierę już tak na dobre zaczęła po ukończeniu szkoły średniej. I już jako nastolatka była bardzo wyzwolona. Nie było dla niej tematów tabu, zresztą tak jest do dzisiaj. Często wypowiada się na temat seksu i niejednokrotnie wspominała, jak wyglądały jej pierwsze doświadczenia w temacie. Mieliśmy wujków i kuzynów, którzy byli starsi od nas o 2-3 lata, wiedzieli dużo o seksie. Kiedy przyjeżdżali w odwiedziny, uczyli nas wszelkiej niegodziwości. Nie wiedzieliśmy, co robimy, byliśmy dziećmi. Jasne było jedno, mama i tata nie mogą się dowiedzieć. Bawiliśmy się po prostu w doktora i pielęgniarkę. Poznawaliśmy nasze ciała i eksperymentowaliśmy. Zawsze byłam otwarta seksualnie i kochałam seks. Nigdy nie miałam złych doświadczeń. Dla mnie seks nigdy nie był czymś nieczystym, ale był czymś intymnym i prawdziwym. Sama jednak powiedziała w wywiadzie, że jeżeli chodzi o jej pierwszy raz, to szczegółów nie może zdradzić, ale nie dlatego, że nie chce, czy dlatego, że się wstydzi, tylko że dla niektórych mógłby być to zbyt duży szok, bo było to bardzo perwersyjne. Artystka zamieszkała w Nashville. Pierwszy sukces osiągnęła jako współkompozytorka, kiedy wspólnie z wujkiem Billem Olsenem napisała piosenki Put It Off, Until Tomorrow i Fuel to the Flame. Dla artystów country oba utwory znalazły się na listach przebojów. No i właśnie, nastał rok 1967, kiedy ukazał się pierwszy singiel artystki o tytule Dumb Blonde, czyli Głupia Blondynka.
Jak na debiutancki singiel radził sobie całkiem nieźle. Następnie przyszedł czas na duży krążek Hello, I am Dolly, który ukazał się, gdy Dolly była już mężatką, bowiem w 1966 roku poślubiła swojego męża, Carla Dina, poznanego 2 lata wcześniej w pralni w Nashville. I chociaż mężczyzna totalnie stronnie od show biznesu, nigdy nie pokazywał się z żoną. Podobno nawet jej występ na scenie widział na żywo tylko 1 raz. To zawsze ją wspierał, jego małżonka zawsze wypowiadała się o nim w samych superlatywach. Dla mnie jest taki dobry, to pewnie dlatego, że jest tak różny ode mnie pod względem charakteru. Potem Dolly występowała także w telewizji, brała udział w programie, który oglądało 45 milionów widzów. Tutaj zdobyła wielką popularność, z dnia na dzień stała się gwiazdą, którą każdy znał i rozpoznawał. Ponieważ przejęła ten program po wcześniejszej prowadzącej, nie od razu zyskała sympatię, ale jednak wszyscy dość szybko pokochali tę jej szczerość, bezpruderyjność i odwagę na ekranie. W tym samym roku ukazał się pierwszy singiel, The Last Thing on My Mind, który szybko znalazł się na listach przebojów już w USA, nie tylko na listach przebojów country. Droga do wielkiej kariery z dnia na dzień otworzyła się przed nią. Kolejne przeboje cieszyły się uznaniem na świecie, a ona sama zyskała status naczelnej seksbomby Stanów Zjednoczonych. I w latach 70. była jedną z najważniejszych osób w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o taki show business. Prawdziwą amerykańską rozrywkę. W 1973 roku ukazała się kompozycja Jolene, która okazała się nie tylko sukcesem w USA, czy także w Wielkiej Brytanii, dając 7 miejsce na liście singli. Jolene stała się klasykiem w repertuarze głupiej blondynki. No i tutaj jeden z przykładów, kiedy Wam powiem, dlaczego Dolly Parton nie była wcale głupią blondynką. Otóż wtedy już ktoś inny pomyślałby, że trafiła jej się niesamowita okazja, żeby nagrać singiel z Elvisem Presleyem. On chciał przerobić I Will Always Love You. Jednak jego menadżer zażądał przepisania połowy praw autorskich na swojego podopiecznego. Parton odmówiła. Straciła możliwość występu z Elvisem, z tą żywą legendą, ale za to zarobiła krocie, bo ta piosenka okazała się prawdziwym hitem. No i wiecie, zawsze była dobrze obdarzona przez naturę, a jej biuścior stał się jej znakiem rozpoznawczym. Ale ona postanowiła, że to nie może być tak, że po prostu ktoś, kto akurat lubi spoglądać w tamte rejony, to będzie kojarzył co i jak, ale że ona zrobi z tego taki swój znak rozpoznawczy, niezaprzeczalny i postanowiła zainwestować pieniądze w to, żeby te piersi nie mogły przemknąć niezauważone. Zaczęła eksperymentować z medycyną estetyczną. Mówiła bez ogródek, że gdy tylko zacznie się coś marszczyć, coś opadać, to na sobie to chętnie podniesie, wytnie i tak dalej. Powiększyła piersi do gigantycznych rozmiarów i nawet pewnego dnia prawie ją to zabiło, ale o tym później. Kolejny przykład tego, że Parton jednak jest osobą inteligentną, jest to, że nie postanowiła roztrwonić jednak swoich pieniędzy na różne głupoty, ciuszki i tak dalej, ale zaczęła inwestować je w biznesy. Jednym z nich był parw rozrywki o nazwie Dollywood. Reaktywacja również telewizyjnego show. W 1989 roku ukazał się natomiast wielki hit filmowy Stalowe Magnolie, w którym zagrała drugoplanową, lecz wysoko ocenianą rolę. Jednak wiecie, zawsze ta kariera musi się jakoś nakręcać. Nie zawsze gwiazda chce, żeby tak było i żeby ta kontrowersja była na pierwszym planie. Parton myślę, że chciała bardziej szokować wizerunkiem niż życiem prywatnym. Tym bardziej, że jej mąż bardzo unikał tego, by o nim mówiono. Stało się tak jednak, gdy wyszedł na światło dzienne romans Parton, która była związana ze swoim mężem od wielu lat. No oczywiście rozpisywano się na ten temat, Parton musiała się do tego przyznać. Była w ogniu krytyki, bo przecież była z mężem tyle lat i co to się nagle stało. Później nie wiadomo, czy po to, żeby trochę ratować wizerunek jej męża, czy faktycznie tak było. Para ogłosiła, że pozostawała ze sobą w otwartym związku, że są parą, że są sobie zakochani, jednak nie boją się eksperymentować seksualnie również z innymi partnerami. Co by nie mówić, jednak gwiazda nie przyjęła tej sytuacji z łatwością. Popadła w depresję, również miała problemy z odżywianiem się.
Zaczęła kompulsywnie jeść i przytyła ponad 20 kg. W pewnym momencie wylądowała w szpitalu z krwotokiem wewnętrznym spowodowanym przejedzeniem. Musiała też wtedy odwołać trasę koncertową i straciła pieniądze. W międzyczasie, jak zdradziła w książce, przeżywała katusze na planie filmu Najlepszy mały burdelik w Teksasie, bo nie dogadywała się z kolegą z planu. Jednocześnie cierpiała z powodu złamanego serca. Nie zdradziła jednak, kto miał być jej kochankiem, który jednak ranił jej serce. Czyli jakby ta historia tu trochę nie trzyma się kupy, bo niby to miało być tylko łóżko, a potem się okazało, że jednak miłość, no ale kto nadąży? Dolly w tamtym czasie borykała się z ciężką depresją. Małżeństwo udało się uratować. Zawsze nazywałam go tatuśkiem, a on mnie mamuśką albo małym dzieciątkiem. Dla wielu jednak osób to, że ten związek był tak otwarty, było skandaliczne, szczególnie, że jeżeli chodzi o muzykę country, to raczej słuchają je ludzie dość konserwatywni i tacy, którzy uważają, że no nie ma miejsca w małżeństwie na takie ekscesy. Dlatego Dolly Parton bardzo mocno to przeżyła i nawet wspominała, że miała myśli samobójcze. Za piosenkę The Day I Fell in Love nagraną do filmu Beethoven 2, nominowano ją do Oscara wraz z partnerem, z którym ją wykonała. Lata 90. to kolejne sukcesy dla Dolly Parton, wiele nominacji do Grammy, role filmowe, piosenki na czołowych miejscach list country. Następne dziesięciolecie też było płodne, to bardzo wiele filmów, powiększona kolekcja trofeów, choćby o kolejną nominację do Oscara za piosenkę do obrazu Transmerica. No i właśnie, tutaj zatrzymajmy się znowu przy tych jej wielkich, gigantycznych megacycach. Ponieważ Dolly Parton w tamtym okresie wylądowała na stole operacyjnym w 1992 roku, ponieważ wcześniej już Wam wspominałam, że jej piersi prawie ją zabiły, otóż tak, wybuchły ponoć w samolocie. Szczerze mówiąc, myślałam, że to jakaś ściema, że te biuściory mogą tak wybuchać w samolocie, no ale skoro Dolly Parton prawie przez to zginęła, no to w każdym razie zmniejszono jej wtedy te implanty, ale tak, żeby były dalej wielkie, no a potem z biegiem czasu jakby już, no wiecie, no czas jej nie oszczędzał, więc potem znowu sobie ten biuścior musiała trochę zmniejszyć. Pogroził jej poważny uraz kręgosłupa. No i co? Najnowsze doniesienia są takie, że Dolly Parton jest sobą zachwycona, ma się dobrze, prezentuje się na różnego rodzaju galach, zawsze jest kolorowa, niektórzy mówią, że nieco kiczowata, no ale wiecie, to jest wizerunek, tak jak już Wam powiedziałam. Ona stwierdziła, że będzie gwiazdą country. Dla tych wszystkich konserwatystów z country głupia blondynka to jest ktoś, kogo oni chcą słuchać. Ładnie wygląda, ma duży biuścior, ładnie śpiewa, to po co ma być mądra? Fajnie, że się do tego przyznaje, nam jest tym lepiej, no i możemy sobie potupać nóżką. Tak to interpretuję. Dolly Parton była bardzo inteligentna i wymyśliła siebie jako taką osobę, ale teraz na starość trochę bardziej ujawnia się ze swoimi przekonaniami. No i jest też filantropką. Bardzo dużą część swojej gigantycznej mega fortuny przeznaczyła również na pomoc ubogim, a w czasie koronawirusa wspierała również medycynę. Przekazała $1 000 000 Uniwersytetowi w Nashville w stanie Tennessee. Również czytała podczas koronawirusa dzieciakom, które niestety zostały pozamykane w domach, jak my wszyscy swego czasu. Good Night with Dolly, tak się nazywał ten cykl. Raz w tygodniu była to bajka dla najmłodszych. Ma też założoną przez siebie fundację. Dollywood Foundation pomaga rozwijać czytelnictwo dzieci, wspiera chorych na AIDS, mniejszości seksualne, zatrudnia do pracy osoby z biednych regionów, wspomaga amerykański Czerwony Krzyż, centra leczenia nowotworów. Jakiś czas temu również w mediach społecznościowych pojawiło się wyzwanie Dolly Parton, gdy ona pokazała takie swoje 4 zdjęcia. Jak prezentujesz się na różnych portalach społecznościowych, bo wiadomo. Facebook to jest taki, że są tam całe rodziny, więc jest tak w miarę okej. Na przykład są portale takie bardziej zawodowe, branżowe. No to tam to już garniak, muszka i krawat, tak? Jest Instagram, na którym no, jesteśmy bardziej wyluzowani, no i na przykład TikTok, na którym no, chyba powinien być taki całkiem szał, więc Dolly Parton wrzuciła sobie taką kompilację swoich zdjęć i później wiele osób to naśladowało, również oczywiście jej chrześnica, Miley Cyrus. No dobra, więc dzisiaj, tak jak Wam obiecałam, było na wesoło. Mam nadzieję, że się ubawiliście, bo ja tak. Było fajnie.
dajcie znać, czy podzielacie tę opinię, bo może macie inną oczywiście. Ja Was zachęcam, żebyście mi proponowali, kogo jeszcze takiego śmiechowego powinnam Wam tutaj opisać, opowiedzieć o jego życiu. Widzimy się na Insta, na Fejsie. Możecie sprawdzić, jakie mam tam zdjęcia, czy wyzwanie Dolly Parton by się u mnie sprawdziło, czy nie. No i oczywiście proponujcie, piszcie w komentarzach, wiecie, że chętnie z Wami gadam, serduszka Wam daję, a Wy odwdzięczcie się łapką w górę, jeśli odcinek był spoczy. Do zobaczenia w takim razie w kolejnych odcinkach, a ja lecę przygotowywać dla Was kolejną fajną historię. Trzymajcie się. Hejka!